Dobierałem końca przygotowania piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego do meczu z Odrą Opole. Z nami Oskar Koprowski. Oskar, nad czym najmocniej pracowaliście w tym tygodniu? Witam przede wszystkich bardzo serdecznie. Pracowaliśmy nad tym, żeby nie popełniać głupich błędów, tak jak nam się to zdarza, że na początku fajnie to wszystko wygląda, ale z biegiem czasu gdzieś tam koncentracja spada i tak jak teraz z Polkowicami straciliśmy bramkę, tak mamy nadzieję, że już to się nie powtórzy, taka bramka, gdzie mamy przewagę jednego zawodnika, tracimy bramkę, takie sytuacje nie mogą się zdarzać i nad tym cały czas pracujemy, żeby cały czas tę koncentrację zachować i cały czas do końca walczyć o zdobycie 3 punktów. Atmosfera po meczu z Górnikiem już się oczyściła. Widzisz, że coś się zmieniło i na treningach, i w szatni po tym meczu? No tak, tak. Ciężki to był mecz do przełknięcia dla nas, no ale tak naprawdę ten remis, tą porażkę musimy wziąć na klatę i teraz z Odrą liczy się tylko zwycięstwo. No i co, no i jedziemy na Odrę, chcemy wygrać ten mecz i nic się dla nas nie liczy, tylko 3 punkty. Odra jest sąsiadem w ligowej tabeli ŁKS-u. Jaki to jest rywal? Jakie są jego najmocniejsze strony według Ciebie? No, myślę, że grają, schodzą nisko, nie chcą nas presować. Grają ustawieniem 4-4-2, więc myślę, że kontratak będą chcieli nas zaskoczyć kontratakiem, ale myślę, że się przeciwstawimy. No i mam nadzieję, że w końcu pokażemy od pierwszej do ostatniej minuty, a nie tylko przez 45 minut, że potrafimy grać w piłkę od początku do końca. I w końcu wygramy ten mecz i mam nadzieję, że wynik będzie pozytywny dla nas. Brawo Bączek, brawo Bączek! W ostatnich spotkaniach w Opolu ŁKS zdobywał wiele bramek. Opole to stolica polskiej piosenki. Czy w piątek wieczorem znowu zobaczymy ŁKS grający, śpiewająco? Jak dla mnie, nieważne jak, ważne żebyśmy wygrali ten mecz, to się dla mnie liczy, żeby przywieźć z Opola 3 punkty. Poprzednim razem ŁKS w Opolu wygrał 4-0. Ty tam to spotkanie jeszcze oglądałeś w telewizji jako zawodnik czwartoligowych wówczas rezerw. Tak, dokładnie oglądałem to, miło to się oglądało. Mam nadzieję, że chcielibyśmy powtórzyć ten wynik, ale wynik 1-0 biorę w ciemno. Ważne, żeby dopisać 3 punkty po tym meczu. W ten weekend kilka bezpośrednich spotkań między drużynami z czołówki. Ktoś na pewno pogubi punkty. Jest zatem szansa, aby w przypadku wygranej skoczyć do tej barażowej szóstki. Jasne. My nie patrzymy na to, kto z kim gra, bo dla nas liczy się tylko to, żebyśmy my wygrywali i pnęli się w górę tabeli. Ale co będzie, to będzie. My nie patrzymy na innych. Liczy się dla nas tylko zwycięstwo w Opolu i na to będziemy liczyć. Swoimi dobrymi występami w pierwszej drużynie wypisałeś się, już można powiedzieć, w tej rundzie, jeżeli chodzi o grę w zespole rezerw. Może się skupić tylko na pierwszym zespole. Widać już z meczu na mecz coraz pewniej. Czujesz się na murawie. Teraz co, do tej dobrej dyspozycji w defensywie przydałoby się dołożyć jeszcze premierowe trafienie? Tak, chciałbym bardzo strzelić bramkę, ale dla mnie, ja jestem obrońcą środkowym, więc dla mnie liczy się to, ile bramek tracimy. Mam nadzieję, że odkąd pojawiłem się na boisku, mniej tych bramek tracimy i staram się spełniać tą rolę obrońcy jak najlepiej, a jeżeli strzelę bramkę, to będzie tylko na mój plus. W zespole ŁKS-u na środku obrony panuje duża konkurencja, kiedy wszyscy zawodnicy są zdrowi. Teraz wszystko wskazuje na to, że możemy po raz kolejny zobaczyć duet, który jeszcze niedawno występował w czwartoligowych rezerwach. Tak, bardzo się z tego cieszę też, tak jak wspomniałeś, że mamy dobrą rywalizację na treningach i myślę, że to wszystkich nas nakręca do cięższej pracy. Jak któryś tylko widać, że lepiej wygląda, to staramy się podpatrywać, co on robi i pracować jeszcze mocniej, żeby wyjść, żebym to ja wyszedł w pierwszej 11 na mecz. Zestawienie na środku obrony w meczu z Górnikiem Polkowice dla niektórych mogło być zaskakujące, ale chyba procentowało to zgranie między tobą a Mieszkiem właśnie z poprzedniego sezonu. Myślę, że na pewno procentowało, ale to nie ja jestem od oceniania, to od oceniania są kibice, od oceniania są trenerzy. Mi z Mieszkiem bardzo dobrze się współpracuje, Mieszko jest bardzo dobrym zawodnikiem.
Więc mam nadzieję, że nasza współpraca będzie wyglądała bardzo dobrze, no a mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli się cieszyć ze zdobycia 3 punktów, tak? A z tyłu, za waszymi plecami, prawdopodobnie po raz kolejny też zawodnik, który jeszcze niedawno zbierał szlify w drużynie rezerw, Dawid Arndt. Tak, no wchodzi ta młoda krew. Mam nadzieję, że ta młoda krew w końcu pokaże ambicje i charakter i będziemy wygrywać te mecze i pnęli się w górę tabeli. Arni jest też bardzo dobrym bramkarzem. Wiadomo, że każdy potrzebuje czasu, żeby się zaklimatyzować na tym boisku, aż z meczu na mecz będzie wyglądało to wiadomo coraz lepiej, ponieważ będzie się łapało doświadczenie. Na to liczę, że w końcu pokażemy, na co stać UCI Klub Sportowy. Zdajecie sobie sprawę, że najlepiej właśnie poprzez dobrą grę i dobry wynik w Opolu możecie skutecznie zaprosić wszystkich na kolejne spotkanie tu na Stadion Króla w następną sobotę. Tak, wiadomo, że liczymy bardzo na wsparcie naszych kibiców. Bardzo żałujemy tego, że ich nie będzie w Opolu, tak? No ale wiemy, że gdzieś tam przed telewizorami będą nas oglądali, będą trzymać za nas kciuki. I mam nadzieję, że ten mecz wygramy i w końcu u nas przyjdą i wszyscy będziemy zadowoleni. I na następny mecz przy pełnych trybunach będziemy świętowali kolejne zwycięstwo. Tyle, Oskar Koprowski. Przypominamy, mecz Odra-ŁKS już w najbliższy piątek.